Mecz o 6 punktów, dwie drużyny znajdujące się tuż nad strefą spadkową, dwie drużyny marzące o 3 punktach, które pozwolą odskoczyć od 3 ostatnich pozycji w tabeli. W 28. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Warta Poznań podejmuje koronę Kielce i to goście pierwsi atakują, uderzenie głową Jewginia Szykawki pewnie chwyta Jędrzej Grobelny. Warta gra na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim i piłkę przejmuje Adam Zrelak. Zrelak ma sporo miejsca. Adam Zrelak! Co za akcja, co za rajd przez pół boiska i strzał, który trafia do bramki. Warta w 10. minucie obejmuje prowadzenie, a Adam Zrelak, który długo walczył z kontuzją, strzela swojego pierwszego gola w tym sezonie. Na trybunach Agnieszka Chylińska, piosenkarka, która ostatnio dosyć często jest widziana na stadionach Ekstraklasy w różnych miastach, tym razem w Grodzisku, a tutaj poprzeczka, ależ zamieszanie pod bramką i niewiele brakowało, aby Konrad Matuszewski podwyższył na 2-0, bo pomylił się minimalnie z najbliższej odległości i piłka tylko obiła poprzeczkę. Uderzenie Szykawki, no i znów pewna interwencja Grobelnego. To już 37 minuta. Minuta meczu, zamieszanie w środku pola i piłkę przejmuje Martin Remakle. Remakle z lewej strony ma Szykawkę. Szykawka w polu karnym. Szykawka i doskonałe wyjście z bramki Jędrzeja Grobelnego i też fantastyczna interwencja bramkarza Zielonych. Szykawka miał w tym meczu kilka okazji podbramkowych, kilka strzałów, ale Grobelny na razie jest na posterunku. Zresztą to Warta częściej w tym meczu atakuje. Miguel Luis, ależ interwencja Xaviera Dziekońskiego. No teraz ratuje bramkarz Korony swoją drużynę przed utratą drugiego gola. Piękna parada, fantastyczna interwencja Dziekońskiego. 3 razy do tej pory grały ze sobą te drużyny w Ekstraklasie i Korona nigdy z Wartą jeszcze nie wygrała i coraz bliżej jest też tutaj tego jakże cennego dla warciarzy zwycięstwa. Uderzenie Martina Remakle, to już fragmenty drugiej połowy, ale zbyt lekkie. No Korona w drugiej połowie chce odrabiać straty, ale brakuje sytuacji podbramkowych, brakuje strzałów. Korona najmniej w Ekstraklasie obok ŁKS-u strzela gol jako gości. To jest bardzo widoczne w tym spotkaniu. A co gorsze, na 12 minut przed końcem kontuzji nabawił się Piotr Malarczyk. Po zderzeniu z Eppelem, z rozciętym łukiem brwiowym, musi opuścić boisko i ponieważ trener Kamil Kuzera wykorzystał limit zmiany, no to w ostatnich 10 minutach goście muszą grać w 10 i wszystko wskazuje na to, że zanotują 5 porażkę z rzędu na wyjeździe. Chociaż może to w 92 minucie odmienić Martin Remakle, ale to uderzenie w niezłej sytuacji jednak obok słupka i Grobelny tym razem nie musi interweniować. Bardzo ważne zwycięstwo Warty Poznań, bardzo ważny gol Adama Zrelaka. Warta pokonuje Koronę Kielce 1-0. Co ciekawe, to dopiero 3 zwycięstwo Warty Poznań na własnym stadionie w Grodzisku Wielkopolskim, ale naprawdę bardzo, bardzo cenne, bo Warta dzięki temu jest 12 w tabeli, odskakuje od strefy spadkowej, no a Korona pozostaje tuż nad kreską. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.